Cześć Magda, ostatnio mam wrażenie, widuję Cię naprawdę bardzo, bardzo często, co niesamowicie mnie cieszy, bo to oznacza, że chyba masz teraz w życiu taki dobry czas. Wydaje mi się, że tak. To wszystko, co się obecnie dzieje, gdzieś tam mnie napędza, ludzie dookoła, którymi się otaczam obecnie, dają mi taką wiarę, dają mi takie poczucie, że no dzieje się dobrze, to prawda. Czy Ty przez różnego rodzaju doświadczenia, które pojawiły się w Twoim życiu, musiałaś jakoś zweryfikować te swoje przyjaźnie? Tak, przyjaźnie i zweryfikować to, jak wcześniej żyłam i jak postępowałam. Wydaje mi się, że wszystko, co się dzieje w życiu, w naszym życiu, nie dzieje się bez powodu, dlatego staram się z wszystkiego, co się dzieje dookoła mnie, wyciągać ogromną lekcję, lekcję pokory, no i jak nie postępować w przyszłości, no i jako całokształt. To jak zmieniłaś się przez ten ostatni rok? Wydaje mi się, że za dużo jakby było tam, jakby też napisałam taki fajny post, jeszcze będzie jeden post niedługo, taki dłuższy post, którym chcę się podzielić, taki kończący ten rok mojej żałoby, w której otrzymałam ogrom wsparcia od ludzi. Oczywiście żałoba po dziecku jest całe życie, więc to tylko będzie tak bardziej, żeby po prostu pokazać ludziom, jaką mam wobec nich wdzięczność, ale myślę, że ten rok to była ogromna lekcja takiej pokory, ogromna lekcja tego, jak się nie postępuje. No i wiesz, no i takie wyciąganie wniosków, tak? Dużo mi pokazał ten rok. Ja naprawdę, gdybym mogła pokazać i powiedzieć, jak na przestrzeni tego roku zmieniło się moje podejście do wielu kwestii, no to myślę, że wiele osób też również by mogło z tego wyciągnąć jakąś lekcję. Czyli rozumiem, że grono Twoich przyjaciół jest teraz mocno zawężone. Bardzo, bardzo zawężone, dlatego że w ostatnim roku również no, przejechałam się na wielu osobach i naprawdę to ja sama też jakby pod wpływem innych osób wydawało mi się, że kogoś nie lubię, a potem tak naprawdę kiedy ktoś, nie wiem, się odwrócił ode mnie, to tak naprawdę wiesz, to jest takie zagmatwane. Czasem kogoś poznajesz, wydaje ci się, że wszystko jest super, że ktoś o kimś ci coś powie złego, to ty myślisz też o tej osobie źle, dlatego wydaje mi się i wychodzę z założenia, że najlepiej jest poznać daną osobę samemu, wszystko sobie samemu poukładać w głowie, jak poznajesz kogoś, a nie wyciągać wniosków na podstawie tego, co ktoś ci powie. No i tak jakby, wiesz, też uważać, jak się otwierasz i co mówisz do danych osób, które na przykład, nie wiem, krótko znasz. A gdy na przykład ktoś cię zawodzi w życiu, to jest tak, że robisz takie totalne odcięcie? Czy na przykład jest szansa, że jednak porozmawiacie, przegadacie pewne tematy i być może pojawią się z powrotem te dobre emocje? Wiesz co, wydaje mi się, że dopóki nikt ktoś mnie nie okłamie, to jest okej, jest do naprawienia, zależy co się wydarzy, ale dla mnie największym jakimś takim dramatem to jest kłamstwo, więc kłamstwo nie jestem w stanie jakby już ogarnąć ani nikomu jakby tego wybaczyć. A myślisz, że niektóre osoby na przykład chcą się z Tobą przyjaźnić przez wzgląd na popularność? Nie mówię tutaj o osobach z show biznesu, ale na przykład o jakichś takich relacjach, które były kiedyś zamknięte i teraz nagle z powrotem się pojawiły, bo to czasami tak chyba bywa. Wiesz co, no ja nie uważam się za jakąś gwiazdę i za osobę, z którą, nie wiem, każdy musi chcieć się kumplować. Ja mam swoje grono ludzi i raczej unikam takich sytuacji, które mogłyby, nie wiem, wskazywać na to, że ktoś się chce ze mną kolegować, bo po coś. Takich ludzi nie ma w moim życiu. Wszyscy są, którzy po prostu dostają ode mnie wsparcie i którym ja okazuję wsparcie wtedy, kiedy mogę. I to myślę, że jakby scala się w całość i dzięki czemu, nie wiem, i ja, i moi znajomi, i ludzie, którzy mnie otaczają, osiągają sukces. Który moment na przestrzeni ostatnich lat, pomijając tutaj jakby odejście Twojego synka, był dla Ciebie taki najbardziej traumatyczny? Wiesz co, no nie, no najwięcej, no pomijając, no to wydaje mi się, że, czy wiesz co, nie, no chyba ciężko mi teraz powiedzieć, co jeszcze było najbardziej traumatyczne, bo najtraumatyczniejsze było po prostu to, że Oliwier odszedł, tak? Tutaj nie ma nic gorszego od tego, co mnie spotkało, więc ja też staram się aż tak nie analizować teraz tego wszystkiego, co jest złe, tylko skupiam się na tym, co dobre i idę do przodu, bo wydaje mi się, że tylko patrząc w dobrą stronę i w dobrym kierunku jesteśmy w stanie coś osiągnąć w życiu. A Ty zamierzasz zrobić coś specjalnego w ten dzień upamiętniający śmierć Twojego synka? To będzie jakieś takie zamknięcie, taka klamra? Myślałaś o tym? Wiesz co, wydaje mi się, że klamra to już się pojawiła jakiś czas temu, kiedy wrzuciłam post, że już bardzo mało będę wrzucała zdjęć, informacji o Oliwierku. Wydaje mi się, że to była troszeczkę taka forma takiego, wiesz, wylania swoich emocji, wylania tego wszystkiego, co się dookoła mnie działo. Takie, wiesz, troszeczkę no, człowiek w takim momencie życiu nie wie zbyt jak sobie ma z tym wszystkim poradzić i jak ma się odnaleźć. Dlatego może trochę byłam w tym wszystkim zagubiona. Ale no myślę, że w samym dniu odejścia Oliwiera nic nie będę wtedy postować, ale myślę, że bliżej jego urodzin coś się pojawi.